Cześć, nazywam się Bartek Falkowski, a to jest recenzja Ultraboosta Light, czyli najlżejszego Ultraboosta w historii. Ultraboost na rynku zadebiutował 10 lat temu. Z tej okazji Adidas wypuszcza ulepszoną i nową piankę Boost. Jest to Boost Light. Lżejszy o 30% od poprzednika, a aż o 70% bardziej sprężysty. Przypominam, że poprzedni Boost był ponad 50% bardziej sprężysty niż inne pianki, także ta jest sprężysta do kwadratu. But jest butem treningowym z serii maksymalistycznej. Widzimy tutaj bardzo grubą piankę podpiętą, natomiast z przodu buta jest tej pianki zdecydowanie mniej. Dzięki temu, jeżeli biegniemy szybciej i biegniemy na śródstopiu, możemy wykorzystać całą dynamikę biegu. Ten but nam nie pływa na boki. Poza tym, że pianka jest bardzo sprężysta i mocno amortyzowana, jest również wytrzymała. Adidas jest znany od lat z tego, że bardzo duży nacisk kładzie na kwestie ekologii, stąd też lżejszy boost jest również lżejszy dla środowiska. Wyprodukowanie tej podeszwy daje o 10% mniejszy ślad węglowy niż w poprzedniej edycji. Cholewka Ultraboosta to znany Prime Knit, jest trochę ulepszona wersja. W 100% jest to plastik pochodzący z recyklingu. Cholewka jest stworzona z jednego materiału, język jest zintegrowany. Dzięki temu otula naszą stopę. Materiał jest bardzo przyjemny w dotyku, można nawet bez skarpet pochodzić. Pobiegać też, jeżeli ktoś jest triatlonistą, to jest na pewno przyzwyczajony do biegania bez skarpet. Za trzymanie stopy odpowiada też tu taka gumowa klatka z trzema paskami Adidasa, która stabilizuje dodatkowo stopę. Stopa z tyłu jest także otulona przez bardzo gruby, ale miękki zapiętek i plastikową wstawkę, która zapobiega temu, żeby nasza pięta uciekała na boki. But treningowy przeznaczony tak naprawdę dla wszystkich, początkujący i może osoby z większą masą ciała docenią bardzo duży poziom amortyzacji i wygody, natomiast biegacze szybsi ten but wykorzystają na pewno przy biegach regeneracyjnych, gdzie ważne jest, aby minimalizować wstrząsy naszych mięśni. Także but bardzo uniwersalny o charakterze treningowym. Bieganie.pl